Jeśli zadacie pytanie, potrzebuję prostego, uniwersalnego i niedrogiego noża, który będzie mi potrzebny na ryby, grzyby, na wyprawę outdoorową czy na polowanie, wówczas usłyszycie odpowiedź. Kup More. W tym filmie chcę Wam opowiedzieć o kilku modelach noży szwedzkiej firmy Mora Knife. Chcę Wam je przybliżyć, żebyście mogli zobaczyć, do czego mogą być dla Was przydatne. Noże, które Wam pokażę w tym filmie, są do siebie bardzo podobne, aczkolwiek różnice między nimi są dość istotne. Po pierwsze, mają bardzo do siebie zbliżone profile głowni. Czpień każdego z tych noży zanurzony jest w 2/3 w rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego. Każda z tych rękojeści pokryta jest antypoślizgową gumą. Tabory noży, które chcę Wam dzisiaj pokazać, wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego. W dolnej części znajdziecie niewielki otwór, niewielki, ale bardzo przydatny, ponieważ dzięki temu otworowi możecie w te kabury włożyć noże mokre lub też bardzo zabrudzone. No to przechodzimy do konkretów. Jako pierwszy nóż, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to nóż Mora Companion Heavy Duty Military Green. Companion Heavy Duty to lekki, uniwersalny nóż z głownią o profilu Clip Point wykonaną z wysokowęglowej stali C100. Ostrze wyprowadzono szlifem skandynawskim. Użyta stal charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i nie jest krucha mimo zahartowania do wysokiej twardości 58-60 HRC, a przy tym ostrzy się łatwiej niż stal nierdzewna. Nóż Mora Companion świetnie nadaje się do pracy z drewnem, również z tym bardzo twardym i suchym. Kolejny model z rodziny Mora to Mora Robust. Robust to klasyczna Mora, wersja wzmocnionym i grubszym ostrzu i bardziej pękatej rękojeści. Głownię tego noża o profilu Clip Point wykonano ze stali węglowej C100. Została ona zahartowana do twardości 58-60. Ostrze wyprowadzono szlifem płaskim typu Zero Grind. Szlif ten w połączeniu ze stosunkowo niewielką grubością głowni zapewnia doskonałe właściwości tnące i świetnie nadaje się na przykład do strugania drewna, także suchego i twardego. Robust to prawdziwy wół roboczy, jest to nóż przeznaczony do naprawdę ciężkich zadań, bez obawy o to, że zostanie podczas ich wykonywania uszkodzony. No i na koniec model Mora Bushcraft Survival. Mora Bushcraft Survival to nóż taktyczny z czarnym, stałym ostrzem o grubości 3,2 mm. Jest to jeden z najbardziej wytrzymałych modeli wyprodukowanych przez firmę Mora. Stal, z której został wykonany nóż, to stal węglowa C100. Charakteryzuje się ona wysoką wytrzymałością i nie jest krucha, mimo tego, że zahartowano ją do wysokiej twardości 58-60 HRC. Nóż Mora Bushcraft Survival został wyposażony oczywiście w kaburę wykonaną z tworzywa sztucznego. Dodatkowo kabura została wyposażona w krzesiwo, a także w diamentową osełkę. To tyle jeśli chodzi o noże Mora. Mam nadzieję, że któryś z modeli Wam się spodobał i być może wybierzecie go z naszej oferty. Pozostałe noże z oferty Mora znajdziecie na naszej stronie www.militaria.pl. Jeżeli jesteście ciekawi innych filmów o produktach z naszej oferty, zaglądajcie na nasz kanał na YouTube. Oczywiście możecie go zasubskrybować. No i pamiętajcie, żeby nacisnąć dzwoneczek.